siema, siema, jadę na spotkanie z Lizem. Z tego co wiem, to ma pięknego Ogara 200. Po tuningu ostrym. Nawet może i po swapie. Nie wiem, na miejscu wszystko się okaże. Mamy podobno razem na kole polatać. Motocyklista. Siema. Na mojej ulicy też przyjechał na koło trenować? Chyba też. Mam partnera. Siema. Na koło będziesz trenował? Na kole będziesz trenował? Nie, nie, jak te drogi tu chodzą. A ta kurwa się skończyła tu. Oby tam drugi trener. Aha, a ja na kole tu trenuję. Dobra, pokazuj. Dobra. Przejechałem, ale numer. Mówiłem wam, że mogę jechać już teraz bardzo długo. Bardzo. Co to za machina? Siema. Siema. Co to za machinę macie? Powiedz, opowiesz o niej coś? Co? Opowiesz coś o niej? Mogę opowiedzieć. Na kole nią jeździsz? Co? Na kole? Oczywiście. Uuu. I to jeszcze jak? To polatamy razem? Można. Dobra. Ja już to się najeździłem, bo czekałem i czekałem. Ale stop. Ja spontanicznie trochę wyjechałem, bo po wczorajszym zlocie musiałem tu napinacz robić. Aha. Tu miałem do tego. Podobnie miałem zrobiony, nie? Tak. Tylko że miałem do tego i po strzałach ze sprzęgła od mocy po prostu no. Się wyginał napinacz. No i musiałem na szybko sobie przyspawać. I za luźny łańcuch miałeś. No i to już jest chyba ostateczna konstrukcja, jaką zrobiłem, bo teraz przejechałem i się nie rozciągnął. Ale muszę to ładnie jakoś, wiesz, obszlifować, dospawać i polakierować to ładnie. A powiedz, bo tutaj jest modyfikacja, tu jest swab jakiś. Tak, na MRF-a 140 z rozrocznikiem dolnym. Na razie seryjny wałek, ale niedługo może założę ten tuningowy Z40. Aha. Bo ponoć w wyższych obrotach dostaję lepszego domu. Da się przejechać? Tobie? Będę umiał? Raczej będziesz umieć. Dasz? Tak. Dobra. I jeszcze ten, miałem powiedzieć, musiałem sobie założyć taką prowizorkę, osłonę na film, bo ten, za dużą dawkę powietrza dostawał i jak się jechało, to zaczynał przerywać.
A teraz jest przelany, także tak delikatnie przerywa, ale jedzie. Ale ten wydech to robi, powiem ci. Robi wrażenie. Robi, no. No to pokaż. Filip, co to cudo potrafi? No dobra, może jakiś przejazd jeden zrobić. O, jak strzela z rury. Nie wiem, czy słyszałeś, jak jechaliśmy na paradzie, jak strzelał. Nie słyszałem na paradzie. Co odmiot? Czy okazało się tam, gasi, patrzę, ekranik zamknięty. A sam robiłeś to wszystko? Trochę mi tata pomagał, ale musiałem sporo popoprawiać. Emocowania te aktualnie, to są silnika, bo to trzeba było robić nowe. To jest wszystko moja robota. Co tu jeszcze ja robiłem? Ogólnie mój cały zamysł jest na niego. No. Tata mi tam pomaga w takich sprawach bardziej technicznych, takich, co już samemu sobie nie daje rady. Przykładowo przednie zawieszenie jest od Simpsona z kołem udara, to ja to wszystko podpasowywałem. Na przyszłość wleci tarcza do tego. Hamulcowa. Tak, tarcza hamulcowa, 280 mm od Jack Motors, dedykowana do Simpsona. To będę musiał piasty Simpsona dać, szprychy sobie tam dobrać i ten. I obręcz ogara. MRF-a 140, popatrz. Ogar 200 spad. Super. Piękna sprawa. Bardzo ładny jest, wiesz? Dziękuję. Najlepszy ogar na kanale. Chyba tak. Da. Już był jeden ogar. To wstawiałeś ostatnio na Facebooka link do filmika. No, to był. To ja tak mówię, patrzyłem na ten filmik. I mówię tak w głowie mi wpadło, a może napiszę do ciebie, to się spotkamy. I tak już rok czekałem. Wow. Mam dwa ogary, pomarańczowego, którym miałem się właśnie spotkać z tobą, ale nie wyszło. W zimę trochę pojeździłem i teraz jest rozebrany, bo robię poprawki po zimie. Rdzy dostał tam w niektórych miejscach. I mówię, że teraz w międzyczasie robiłem tego. No i co? No i się spotkaliśmy zielony. To chodź sobie razem na gumę powyrywamy, ja trochę ci ponagrywam, sam też na koło dam, a potem się przyjadę. Dobra? Dobra. Poczekasz chwilę? Oczywiście. Fajnie, Filip wleciał, polataliśmy razem. Pokazał mi, jak
ogarkiem na koło łącznika. Jakby co, to nara. Dzięki za spotkanie. Dzięki. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.